i zapraszamy na najnowszy odcinek Słoneczny TV. Dziś tanie ubieranie. Pokażemy Wam najnowsze letnie trendy za niewielką kwotę. Zapraszamy. Daria, mamy szczęście, bo dzisiaj jest fajna promocja w Medicine. Tak, przy zakupie dwóch rzeczy, drugą mamy 50% taniej, więc będzie idealna szansa, żeby zmieścić się w 300 zł. Super. Powiedz mi, no bo szukamy trendów już na lato, tak? Czego będziemy szukać? Wiesz co, będziemy może szukały bluzek z odsuniętymi ramionami, czegoś z folkowymi printami, czegoś w stylu lat 70., może jeansu. Zobaczymy, jak się zmieści mi cenowo. To co? Szukamy? Szukamy. Tak jest. Każda po jednej? Każda po jednej, jak zawsze. Ty sobie coś dobierasz, ja sobie coś dobieram, a potem zapytam przychodniów, co sądzą o naszych stylizacjach i jak myślą, ile są warte. I która jest lepsza? No, oczywiście, że moja. Czyli walka. Wow! No wow! Co myślisz? Co myślisz o mojej stylizacji? Fantastycznie wyglądasz, naprawdę. Powiem ci, zaskoczyłaś mnie, ten kapelusz w ogóle, te kolory, Aneta, nie poznaję cię. A ten koszyk? Fantastyczny, fantastyczny jest ten koszyk, te pompony, ekstra. Po prostu świetna letnia stylizacja i trzeba powiedzieć, że w fantastycznych cenach, prawda? No, naprawdę. Nie jest to wszystko drogie. Jak ci się podoba moja stylizacja? Wiesz co, jest bardzo letnia i taka bardzo, bardzo kobieca. Wiesz co, postawiłam właśnie na bielczerń, na taki delikatny minimalizm. Jest bardzo prosta sukienka, torebka, takie kółeczko. Jedyny taki akcent, no to kapelusik, ale tak założony troszeczkę na bok. No i wygląda bardzo uroczo. I tak naprawdę w tych naszych stylizacjach możemy chyba wyjść praktycznie wszędzie, prawda? No tak, wiesz co, ty tak ubrana możesz jechać na wakacje, możesz iść na miejski spacer, możesz iść na imprezę ze znajomymi, możesz gdzieś jechać na jakiegoś fajnego grilla. Ja tak samo powiem ci, że w tym nawet mogłabym pójść na jakieś takie uroczyste letnie przyjęcie. Oczywiście wtedy zdejmuję kapelusz, ewentualnie robię coś z włosami i też jest super elegancka stylizacja. W tym wypadku chyba tylko grill odpada. No tak, no myślę, że na grilla troszeczkę ta sukienka niepraktyczna, ale tak poza tym to też myślę, że mogę na wiele okazji wykorzystać ten zestaw. Świetne stylizacje, w świetnej cenie. Tak. Mamy jeszcze po jednej. Tak, jeszcze mamy po jednej i zobaczymy, którą wybierzemy. Przymierzamy. No Aneta, fantastyczna, powiem ci, sukienka i znowu widzę tą piękną czerwień. Naprawdę wyglądasz zjawiskowo. Ponieważ jest idealny tak naprawdę i sprawdza się zawart do każdej stylizacji, do każdego koloru. Do każdego koloru i poza tym ten koszyczek daje nam bardzo fajny letni klimat. Naprawdę, podkreśla w ogóle styl tej stylizacji, podkreśla letni styl również. Ale właśnie wiesz co, ty jesteś specjalistką od dodatków. Powiedz, dlaczego tak ważne są dodatki, które dobieramy do stylizacji? No wiesz co, one tworzą nasz charakter, one tworzą cały nasz styl tak naprawdę. Możemy mieć bardzo proste, minimalistyczne ubrania i właśnie dodatkami podkreślamy nasz indywidualizm, tak? I na przykład tutaj mam, ja w swoim przypadku, mam bardzo prostą jeansową sukienkę, którą mogłabym ograć na milion sposobów, ale dzięki właśnie temu paskowi plecionemu, kapeluszowi i dużej, fajnej, letniej torbie, to wszystko zyskuje takiej lekkości, jest to takie letnie, no i właśnie pasuje na dzisiejszą naszą okazję i do naszego tematu. I na spacer po molo. I na spacer. Pomalu. No może nie w tych butach, ale powiedzmy, że jak najbardziej. Tak. Czasami warto trochę pocierpieć w niewygodnych butach, żeby akurat dobrze wyglądać. Chciałam powiedzieć, że te są w sumie wygodne, więc no już nie ma takiej tragedii. No to widzisz, to nie ma. No znaczy, dobrze. Mówię, że moja sukieneczka ci się podoba. Bardzo mi się podoba, ty jesteś w stylu hippie, no ja w sumie też taki troszeczkę styl boho, także ja już wybieram tą stylizację, a ty którą, na którą się zdecydowałaś? Wiesz co, sama nie wiem, ale chyba jednak lepiej się czułam w tych shortach. Co myślisz? Myślę, że była bardziej spektakularna i bardziej widowiskowa. Zresztą jak się już przebierzemy, to ludzie ocenią, która im się bardziej podoba. Jak Wam się podobają nasze stylizacje? Bardzo pięknie Panie wyglądają. Bardzo ładnie Panie wyglądają. Teraz mamy pytanie. Jak oceniacie, ile mogła kosztować mojej koleżanki stylizacja w całości? O, też tak. 200 zł polskich. Cała? 300. 500. Ja podbijam. 150. Jak Panie sądzą, ile mogły takie stylizacje nasze kosztować? Ile mogły kosztować takie stylizacje? Najpierw koleżanka. Najpierw koleżanka. No nie wiem, ja jestem minimalistką, to wydaje mi się 300 zł. Brawo. A ja? A Pani może ciut
Zegarek może 350. Wyglądasz na droższą. Przez ten zegarek i bransoleta. A która stylizacja panią się bardziej podoba? No ja to bym tak 50-50, obie. Mamy na sobie letnie stylizacje i zastanawiamy się, na ile byś wyceniła moją stylizację i stylizację koleżanki. Obejrzyj dokładnie i pomyśl, ile kosztowała na przykład moja stylizacja w całości. 700 zł, 750. No to cię zdziwię, koleżanka 300 zł, a ja 270. Dzięki wielkie. A podobają ci się w ogóle nasze stylizacje? Tak, bardzo. Śliczne są, a naprawdę. Która się podoba bardziej? Chyba ta bardziej. Bardziej taka w moim stylu. Z koleżanką się dzisiaj wystylizowałyśmy. Na letnio? Na letnio. I pytanie mamy, która stylizacja bardziej się panu podoba? Na letnio? No. Obydwie są rewelacyjne, obydwie są fantastyczne. Nie mam zdania, która jest lepsza. Dyplomata prawdziwy. Bardzo dziękujemy. A teraz jeszcze inne pytanie. Jaką kwotę by pan sugerował, za którą się nagrałeś? Można strzelać. Można strzelać? Koleżanka, najpierw wszystko proszę liczyć. Strzelam. 350. Kurczę, źle strzelę. 250. Dobrze, jest pan bardzo blisko. Chyba najbliżej ze tak, wszystkich. Jestem za 270 zł ubrana, a koleżanka za 300. Jak sami się mogliście przekonać, można się ubrać świetnie za niewielkie pieniądze. Jesteśmy na to żywym przykładem i zapraszamy na kolejny odcinek Słonecznej TV. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Daria, ja już mam pierwszą stylizację. Ja też. Jestem.